No dobra, w końcu przyszła taka paczka. No ja się dowiesiam, co to jest. Tylko niestety nie umiałem znaleźć po prostu scyzora, albo nie wiem, gdzie ja go... Że ja mam narzędzia do unboxingów, tylko one gdzieś się spodziewały. Niestety tutaj jeszcze doszło. No niestety doszło i tu też spodwiedzę tu naciszę, ale dobra. No dobra. Czy tutaj się szczędzą? Tutaj tak to zamarzymy. To są tam wrażliwe niestety. Bardzo wrażliwe. No dobra. Bo to jest coś, na co czekałam już, jak się kocham. Dobra. Wow, trudno się też to otwiera, ale... O! Siebie to tutaj nie ma, bo też jest kilka bardzo delikatnych rzeczy. No i mam. Oho! No jest! Wersja CD Self-Help w Jewel Case. No to jest taki z czarną taką obramóweczką. No ale tu mamy kawałeczki. Tutaj akurat spoilery. Okej. Okay. Tu mamy bardzo ciekawą rzecz. Mamy oczywiście okładkę z Circle z autografami członków z Welsh Slipsa. No i tutaj creme de la creme. To jest... Teraz pokażemy, no bo to jest akurat... Gdzie dużo niestety... Ach, dużo jest. To jest winyl i to... Swirl. Tak, czarno-biały winyl, bo był jeszcze pomarańczowy. No sobie zaraz pokażemy. Jak to wygląda? Czyli na razie robię już inną recenzję. Ale nic nie szkodzi. I tutaj... tu mamy... No i tutaj zobaczymy, jak to wygląda. Jo! No to jest takie bardzo ładne, takie czarne, tutaj widać, że momentami są tutaj odcienie szarości po rozbryzganiu. Znaczy ciekawie to wygląda, zresztą tutaj jest więcej białego, tutaj jest tak więcej czarnego. Tak wygląda ten winyl. No i oczywiście to będzie wszystko. Jak to w ogóle wygląda, to co zamówiłam. No to mamy jeszcze tam książeczkę z tekstami wtedy winylu, więc tak, wkrótce będzie oczywiście recenzja. A was zapraszam do subskrybowania oraz lajkowania.